16 marca o godzinie 10.21 Państwowa Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o wypadku drogowym na drodze numer 8. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że w wypadku brał udział ciągnik rolniczy z przyczepą. Policja ustala, w jaki sposób do niego doszło, natomiast zastaliśmy sytuację taką, że ciągnik był przewrócony na jezdnię. Kierowca z obrażeniami został zabrany przez pogotowie ratunkowe. Droga numer 8 jest w tej chwili zablokowana w obu kierunkach, natomiast udało nam się już ten ciągnik podnieść, przyczepę odsunąć. Ciągnik również już jest poza jezdnią. Za chwilę wprowadzimy ruch wahadłowy. Policja będzie organizowała ruch wahadłowy na miejscu.